Dobry wieczór, Piotr Kraśko, to są Fakty po Faktach w TVN24, a z nami minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie ministrze, tak żeby formalności stało się zadość, to nie będzie tak, że za kilkanaście tygodni powiemy Radosław Sikorski, komisarz Unii Europejskiej do spraw. Nie, to będzie wciąż minister. Nie wybiera się pan do Brukseli. Nie będzie. Panie ministrze, a będzie. Jeśli... Będzie minister. To jeżeli jesteśmy przy tym, że będzie minister, to powodem chęci pozostania w Polsce jest po pierwsze zaszczytna funkcja... Oczywiście w zależności od decyzji premiera. Wszyscy jesteśmy do dyspozycji. Premier daje i premier odbiera. Ale czy jednym z powodów jest też to, że w przyszłym roku czekają nas wybory prezydenckie i pan widziałby się w roli kandydata? Nie, to nie jest jeden z powodów. To nie jest ten powód, a czy widziałby się pan w roli kandydata? No, wie pan, gdyby Kaczyński znowu kandydował, to chętnie bym się z nim zmierzył, powiem szczerze, i spowodował, żeby jeszcze raz przegrał. A jeśli nie Jarosław Kaczyński, to mniejsza ochota. Partia, matka partia zadecyduje. Rozumiem. Jeżeli jesteśmy przy Unii Europejskiej, jeszcze jedno pytanie dotyczące przyszłego składu Komisji Europejskiej. Rozumiem, że nie wszystko można powiedzieć, bo w czasie negocjacji nie należy pewnie ujawniać pełni swojego stanowiska, ale te teki, na których by nam zależało, to jest komisarz Unii do spraw obronności, jeżeli jesteśmy pewni, że powstanie w ogóle ta funkcja, albo komisarz do spraw rozszerzenia? Są też inne, które są bardzo ciekawe z naszego punktu widzenia, ale rzeczywiście pozwólmy premierowi negocjować. Myślę, że wchodzi w grę także stanowisko wiceprzewodniczącego komisji, co byłoby awansem dla naszego kraju. Panie ministrze, to jedno pytanie dotyczące komisarza do spraw obronności. Jak pan w ogóle wyobraża sobie tę funkcję? Bo niektórzy mówią, to nie jest taka ważna funkcja, bo on będzie tylko od produkcji. A tak naprawdę o decyzjach dotyczących obronności będzie decydował ten, kto będzie szefem spraw zagranicznych w komisji. Czy rzeczywiście to będzie tak niewielka rola komisarza do spraw obronności? To prawda, traktat daje dowodzenie operacjami Unii Europejskiej, bo one przecież już mają miejsce, wysokiemu przedstawicielowi. Co prawda taki komisarz mógłby być zastępcą wysokiego przedstawiciela w pewnych sferach, mógłby mieć odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo, za obronę cywilną, za produkcję rzeczywiście. Ale żeby mieć pełnokrwistego ministra obrony, Unia musiałaby zmienić traktaty. Panie ministrze, wspomnieliśmy już Jarosława Kaczyńskiego. On był dzisiaj w Pułtusku i wiem, że pan chyba zna przynajmniej część jego wystąpienia, bo mówi o pomyśle na nowe referendum. Zaraz do tego przejdę, ale... Jarosław Kaczyński odniósł się też do sytuacji, kiedy, rozumiem, że chodzi o tę sytuację, kiedy niemieccy policjanci przewieźli na polską stronę afgańską rodzinę i nie poczekali na stronę polską, by dopełnić formalności. Jarosław Kaczyński mówi tak. Niemcy zaczynają nam przerzucać imigrantów i to niekoniecznie tych, którzy przeszli przez Polskę. I robią to w sposób bezczelny. Czy pan może uspokoić prezesa PiS, że sprawa jest pod kontrolą, Niemcy wyjaśnili i zobowiązali się do przestrzegania procedur? Kaczyński jak zwykle szczuje i zmyśla. To, że policje polska w Niemczech, a niemiecka do Polski mogą przejeżdżać, to dobrze, a nie źle. Radiowóz niemiecki 1 lub maksimum 2 popełniły błąd, za co minister spraw wewnętrznych Niemiec przeprosiła ministra Siemoniaka, ale przypomnę, że tysiące migrantów podróżują i tak było na olbrzymią skalę za czasów rządów Kaczyńskiego, gdy on był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, tysiącami z Polski do Niemiec, a nie odwrotnie. Proszę sobie wyobrazić, co Kaczyński by mówił, gdyby na naszą stronę z Niemiec byli podrzucani, czy przechodzili nie jedna czy dwie rodziny, tylko tysiące, tak jak to się dzieje ze wschodu na zachód w tej chwili. Minister Duszczyk, czyli wiceszef resortu spraw wewnętrznych, mówi dzisiaj w TVN24, że jeśli powtórzyłaby się taka sytuacja, to nasza reakcja byłaby dużo bardziej stanowcza. Rozumiem, że Niemcy przeprosili i zobowiązali się do tego, że tak nie postąpią, ale jak stanowcza mogłaby być nasza reakcja, gdyby doszło do tego raz jeszcze? Co moglibyśmy zrobić? No, póki co to Niemcy przywrócili kontrolę na granicy z Polską, co tworzy niedogodności dla naszych studentów, przedsiębiorców, kierowców. Wchodzimy w intensywny dialog, jak temu zaradzić. Jesteśmy ofiarą, jako cała Unia, ale w szczególności Polska, wojny hybrydowej Rosji i Białorusi. Przypominam, PiS odmawiał wsparcia Frontexu, wsparcia Straży Granicznych innych krajów. Nawet pieniędzy unijnych nie chciał brać. My mamy inną filozofię. My twardo będziemy bronić polskiej granicy, jednocześnie nie dehumanizując migrantów. Ale to wymaga współpracy międzynarodowej, a nie demonizowania naszych sąsiadów. A propos niebrania pieniędzy przez rząd PiS-u, czy to prawda, że jednym z efektów tego spotkania w Berlinie piątkowego dotyczącego tej sytuacji z przewiezieniem migrantów do Polski jest także inicjatywa Polski, Niemiec i Czech, żeby wystąpić do Komisji Europejskiej o większe fundusze, bo to te kraje przyjęły na siebie największy ciężar pomocy tym, którzy uciekali z Ukrainy? No, my jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej i strefy Schengen, więc nam powinno najbardziej zależeć na solidarności całej Europy, w szczególności krajów niegranicznych, żeby z tymi kryzysami pomagały nam radzić sobie. W podobnej sytuacji jest Finlandia, trochę inna jest sytuacja na południu, bo tam migranci przekraczają granice w wyniku działania grup przestępczych, a u nas jest to zorganizowane przez wrogie nam państwa. Tak, ale czy wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe, byśmy mogli dalej udzielać tej pomocy tym, którzy uciekali przed wojną? Oczywiście, że tak. Nie tylko będziemy zabiegać o wsparcie finansowe dla budowy chociażby Tarczy Wschód, Tarczy Tuska, ale także będziemy argumentować, że jeśli my budujemy umocnienia, jeśli wydajemy na obronność, no to nie powinniśmy być karani procedurą nadmiernego deficytu, bo chcemy bronić Unii bardziej niż inni. Panie ministrze, wie pan, że Jarosław Kaczyński zapowiada, że we wrześniu będzie już zbierał podpisy pod pomysłem nowego referendum. Już było jedno referendum w sprawie migracji, ale Jarosław Kaczyński chce jeszcze jednego. Jak rozumiem, pytanie będzie brzmiało, czy jesteś za wypowiedzeniem paktu migracyjnego? Przypomnijmy, paktu, który negocjowany był przez 8 lat rządów PiS-u, a jeżeli dobrze rozumiem, ma wejść w życie za 2 lata. Jakie zagrożenia pan widzi z wejścia paktu migracyjnego w życie dla Polski i czego Polska może i powinna uniknąć? Pakt był negocjowany nieudolnie i dlatego my zarówno w Radzie Europejskiej, jak i w Parlamencie Europejskim głosowaliśmy przeciwko. To, co nasz rząd uzyskał, to pisemne potwierdzenie, że nikt, żadne państwo członkowskie nie będzie zmuszone do przyjęcia migrantów. To, co pakt proponuje, to wyrażenie solidarności z innymi krajami europejskimi, ale ta solidarność może polegać na przykład wysłaniu oficerów Straży Granicznej, czy też wsparciu finansowym. No, my jesteśmy krajem, który gdyby na przykład miała do Polski trafić kolejna fala uchodźców ukraińskich, to potencjalnie moglibyśmy być beneficjentem tej solidarności europejskiej. Pakt został wymyślony po to, żeby pomóc krajom granicznym. Czyli rozumiem, że mamy pisemne zobowiązanie Unii, że Polska nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów, bo i tak przyjęła ich setki tysięcy, a dzięki paktowi migracyjnemu nie możemy tylko zyskać fundusze. Kłamstwem jest, jakoby pakt zmuszał do przyjmowania migrantów. Ale rozumiem, że na podstawie tego paktu moglibyśmy ubiegać się o fundusze dla tych migrantów, których przyjęliśmy. Oczywiście. Panie ministrze, to zupełnie... Tak, i będziemy się o te fundusze ubiegać, jeśli trzeba, a także fundusze na techniczne zabezpieczenie zewnętrznej granicy strefy Schengen. To pytanie już... Czyli polskiej granicy. O tragedię, która wydarzyła się na granicy, o której pan już mówił. Zmarł polski żołnierz zaatakowany przez bandytę z drugiej strony granicy. Pan mówił, obiecuje, że władze białoruskie poniosą za to konsekwencje. To jest kompletnie nie do zaakceptowania, żeby sąsiedni kraj tak się zachowywał na granicy. Tylko czy my jesteśmy wyegzekwować jakiekolwiek konsekwencje wobec Łukaszenki? No, mamy jeszcze funkcjonujące przejścia graniczne. Badamy w tej chwili, jakie to by miały konsekwencje dla naszej gospodarki, dla społeczności lokalnych, ale Finowie zamknęli przejścia graniczne z Rosją i skończyło się rumakowanie. Pan mówił, żądaliśmy od władz białoruskich, by wydały nam tego człowieka, który zabił polskiego żołnierza. Rozumiem, że pierwsza reakcja Białorusi była taka, że oskarżono Polskę o zerwanie współpracy granicznej. Czy jakkolwiek władze Białorusi wykazują gotowość do uczestniczenia w śledztwie w sprawie śmierci polskiego żołnierza? Niestety nie możemy tego założyć. Władze białoruskie w tych sprawach też kłamią. Twierdzą, że to Polska wycofała się z umowy o readmisji. Nieprawda. To Białoruś zerwała tą współpracę wtedy, gdy Unia narzuciła sankcje za to, że Białoruś zmusiła do lądowania w Mińsku unijny samolot, w którym przebywał białoruski dysydent. To jest planowa akcja Łukaszenki i Putina. Ci ludzie są specjalnymi samolotami ściągani z Azji, Afryki, mają rosyjskie wizy. To jest inna sytuacja niż na południu Europy. No właśnie, rozumiem też, że sytuacja jest inna niż rok temu czy półtora roku temu, bo większość tych, którzy usiłują przejść przez granicę, nawet 90%, ma rosyjskie wizy. Czyli jest to w pełni operacja kontrolowana przez rosyjskie i białoruskie służby w tej chwili. I to, co bulwersuje szczególnie, to, że ci ludzie są instruowani przez funkcjonariuszy państwa białoruskiego w tym, jak ugodzić polskiego żołnierza, polskiego strażnika granicznego, nawet wtedy, gdy nasi chłopcy mają na sobie kamizelki. To jest kompletnie nie do przyjęcia. No i rozumiem, że trochę dramatem tej sytuacji jest to, że jeżeli dobrze odczytuję pana słowa, to najpoważniejszą decyzją, jaką moglibyśmy podjąć, jest zamknięcie granicy, choć nie jest to przesądzone i nie jesteśmy przekonani, czy to jest ten efekt, na jakim nam zależy. Będziemy podejmować decyzje po przeanalizowaniu ich skutków, tak aby to Łukaszenka poczuł ich skutki, a nie my.